Dzień dobry Państwu. Już w kwietniu otworzymy pierwszy żłobek w Strzegomiu. Myślę, że będzie to bardzo ważna historia, która zdarza się u nas, dlatego że 50 dzieciaków znajdzie tutaj miejsce, gdzie będzie mogło spędzić czas, kiedy rodzice będą mogli wtedy spokojnie pracować. To 50 miejsc, o których już wielokrotnie mówiliśmy. Natomiast bardzo miła informacja dla wszystkich tych, którzy spodziewają się dzieciaczków, bądź też będą chcieli oddać dziecko do żłobka, nie wracając na rynek pracy, tylko normalnie chcąc skorzystać ze żłobka. Otóż dostaliśmy w ubiegłym tygodniu promesę na ponad 770 tysięcy, dzięki której zrealizujemy kolejne 25 miejsc żłobkowych w szkole podstawowej numer 3, byłej szkole podstawowej numer 3, teraz przedszkolu numer 4. Na piętrze mamy gotowy projekt do realizacji i do końca roku chcemy się uwinąć z realizacją tego zadania. 25 kolejnych miejsc, do tego żłobek prywatny, co mamy nadzieję da nam absolutnie pełne zagospodarowanie wszystkich naszych dzieciaczków tutaj w Strzegomiu, w żłobkach, ile wszyscy znajdą miejsce. Więc rozpoczynamy drugą inwestycję żłobkową w Strzegomiu na Grabach, w przedszkolu numer 4 na piętrze. Będzie przystosowanie do wszystkich warunków i będzie także dofinansowanie Europejskiego Funduszu Spójności. O takie dofinansowanie także staramy się, by po remoncie 2 lata żłobek był bezpłatny, ale już z zasadą, że nie trzeba będzie wracać na rynek pracy, spełniać tego warunku, tylko kto będzie chciał oddać i spełni kryteria, to będzie przyjęty.